Europejski przemysł się kurczy i nie jest to zjawisko nowe. Jest to trend, który widzimy już od kilku lat. Raz, są to cały czas echa pandemii. Dwa, też konsekwencje zmiany miksu energetycznego w Europie. Bo jak patrzymy na Niemcy, no to one od wielu lat bazowały na bardzo tanim gazie z Rosji, który był podstawą całego przemysłu ciężkiego w Niemczech. Dodatkowo transport renem, który również jest bardzo tani, a w chwili, kiedy mieliśmy na przykład suszę latem, ten transport stanął, to również były olbrzymie problemy z zaopatrzeniem wszystkich północnych landów Niemiec. Patrząc na gospodarkę niemiecką, musimy też pamiętać o całym bardzo silnym sektorze automotive, który obecnie ma problemy w całej Europie. Trochę nie udaje nam się ta transformacja, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Cały czas konsumenci nie są z nich zbyt zadowoleni po takim wystrzale i wielkim optymizmie. Teraz mocno w Niemczech ten zapał do elektryfikacji spadł. Niemcy nie chcą kupować samochodów elektrycznych, a z drugiej strony niemieckie koncerny poczyniły olbrzymie inwestycje w moce produkcyjne właśnie w takie samochody. I to jest jeden aspekt. Drugi to jest cała kwestia ekologii i zielonego ładu. To znaczy część przemysłu jest przenoszona za granicę, poza Unię Europejską. I dopóki nie będzie szczelnego systemu jakichś ceł wyrównawczych, które będą mogły obciążać tą produkcję spoza Unii Europejskiej, która działa z mniejszym poszanowaniem norm środowiskowych, to tutaj przemysł Unii Europejskiej zawsze będzie mniej konkurencyjny, no bo siłą rzeczy ta ekologia kosztuje, bo są to dodatkowe rozwiązania. Jeśli patrzymy na gospodarkę Europy, Unii Europejskiej ściślej mówiąc, to niestety ona została bardzo silnie dotknięta kryzysem energetycznym. Pamiętajmy, że z jednej strony no, to jest efekt pewnych zakłóceń, które wystąpiły po wybuchu wojny na Ukrainie, które sprawiły, że musiała być realokowana zakupy ze strony Unii Europejskiej w kierunku innych producentów energii, zwłaszcza gazu, jak i ropy naftowej. Niemniej kluczowym aspektem, który ogranicza konkurencyjność w aspekcie energetycznym, sprawia, że produkcja jest coraz droższa właśnie w przemyśle, które są najbardziej uzależnione od cen energii wszelkiego typu, jest związana z zieloną rewolucją. I tu należy podkreślić, że dążenie do oziębienia klimatu sprawia, że muszą w Europie zostać dokonane kolosalne nakłady inwestycyjne. Ponadto z drugiej strony również producenci energii w Unii Europejskiej, a takich znaczących producentów energii opartych o jednak tradycyjne te surowce należy Polska, to niestety również są dotknięci tego typu restrykcjami. To sprawia, że inwestycje korporacji nie są nastawione na wytwarzanie taniej energii w oparciu o paliwa kopalne. To wszystko sprawia, że produkcja staje się bardziej uzależniona od dostępu kapitału, od przetworzenia i całego systemu energetycznego. To wszystko powoduje, że znaczna część produkcji przemysłowej staje się w Europie nieopłacalna. To wszystko sprawia, że koszty są coraz wyższe. To powoduje naturalne dążenie korporacji i przedsiębiorstw europejskich, które są bardzo znaczącymi przedsiębiorstwami, nawet w ujęciu światowych, do przenoszenia swojej produkcji do innych sfer. Nastąpiło masowe, głównie właśnie z tego również tytułu, przeniesienie do krajów, które bardziej liberalnie stosują kwestie dotyczące wszelkiego typu obostrzeń. Nastąpiło przeniesienie produkcji przemysłowej do Chin, to już od dłuższego czasu, co sprawiło, że Chiny
stały się takim centrum światowym produkcji przemysłowej, ponieważ wielkość produkcji przemysłowej w Chinach jest równa wielkości produkcji przemysłowej w Europie, w Japonii i Stanach Zjednoczonych łącznie. To również sprawia, że logistyka, jak i też możliwości obniżenia kosztów produkcji i powiązań, które są na danym rynku, również są tańsze. The Economist podał, że nawet w produkcji samochodów okazuje się, że produkowanie samochodów europejskich w Chinach oznacza koszty o 1/3 niższe. To wszystko sprawia, że sytuacja jest rzeczywiście kryzysowa. Pamiętać również należy, że wiele segmentów produkcji przemysłowych jest bardzo silnie energochłonnych i nie do końca wszelkiego typu różnego typu tarcze powodują jakąś osłonę dla tego segmentu produkcji. Również należy pamiętać, że co by się wydawało takie nie do końca logiczne, to również to, że Europa traci nawet w produkcji tych różnych projektów związanych z tą zieloną rewolucją. Gospodarka w ramach Unii Europejskiej zmaga się z licznymi problemami tak naprawdę już od czasów pandemii. Wszystkie kryzysy, które przychodziły od tego czasu, czyli przede wszystkim kwestie związane z wojną w Ukrainie, odbijały się w znaczącej mierze na gospodarkach Unii Europejskiej. Widzieliśmy to również w Polsce, widzimy to do tej pory. Zmagamy się nadal z wysoką inflacją. Jeszcze rok temu ta inflacja była rekordowa tak naprawdę, ale Polska nie jest odosobnionym krajem. Podobne problemy mają również inne gospodarki w ramach Unii Europejskiej i faktycznie, jeśli przyjrzymy się tym największym gospodarkom typu Niemcy czy Francja, no to tam widzimy również efekt tych wszystkich problemów, które skumulowały się na przestrzeni ostatnich lat. Jednym z takich głównych, znaczących czynników wpływających na gospodarkę niemiecką czy francuską, głównie niemiecką, jest wzrost na przykład cen nośników energii. Przez to, że energia elektryczna jest bardzo droga, to się odbija na produkcji przemysłowej, a finalnie również na kosztach tak naprawdę tych wszystkich produktów, które gospodarka jest w stanie wytworzyć. Do tego dochodzi oczywiście również ten czynnik popytowy, czyli to, że sami obywatele, sami konsumenci, którzy muszą się zmagać z inflacją, mają też mniejszą siłę nabywczą. To też wpływa bezpośrednio na gospodarki poszczególnych państw europejskich. To widać w statystykach, widać bardzo wyraźnie, że PKB w całej Unii Europejskiej jest zdecydowanie niższe niż jeszcze parę lat temu, a w tych największych krajach, gospodarkach Unii Europejskiej, no jest ono w zasadzie bliskie zero, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Takim silnie dotkniętym segmentem jest przemysł samochodowy, ponieważ nastawienie się na przejście z silników spalinowych na elektryczne to jest potężna rewolucja, która wiąże się z innymi technologiami. To jest głównie, nie okazuje się, że efektywne spalanie w silnikach jest istotne, ale istotne jest, jakie się ma systemy bateryjne. I to wszystko sprawiło, że taki kluczowy przemysł, jakim był przemysł samochodowy Europy, mający stare marki od ponad 100 lat, on słabnie i tak naprawdę upada. Niemcy, które miały 3 potężne koncerny i miały przewagę technologiczną w produkcji samochodów, okazuje się, że jeśli chodzi o teraz przemysł oparty na samochodach elektrycznych, ich nie mają. The Economist podaje, że nawet Stany Zjednoczone, które również wchodzą do Europy i osłabiają jej potencjał
związany z przemysłem samochodowym w postaci Tesli, które posiadają, również produkują samochody, które w porównaniu z chińskimi są jednak trzykrotnie droższe. Należy pamiętać, że w tym momencie okazuje się, że głównym atutem korporacji samochodowych niemieckich, które są bardzo istotne dla przemysłu europejskiego, staje się nazwa, marka, ale już nie produkt, ponieważ kto inny już dokonuje tego, jak będzie ten samochód wyglądał, a jeśli chodzi o systemy bateryjne, to należy pamiętać, że z jednej strony w Chinach jest tak potężny potencjał, że oni mają około 200 różnych systemów baterii, których poszczególne kraje, tylko koncerny mają pojedyncze wielkości. A nawet jeśli chodzi o ilość tych samochodów elektrycznych, to jest około 300, więc jest olbrzymia konkurencja. W Niemczech widzimy te problemy bardzo wyraźnie z tego względu, że jest to największa gospodarka Unii Europejskiej i w dużej mierze też oparta na przemyśle ciężkim, na przetwórstwie stali, na produkcji, która mocno obciąża środowisko. No i kwestia Zielonego Ładu, czyli odejścia od paliw kopalnych, całej transformacji energetycznej, powoduje, że Niemcy muszą ponieść olbrzymie koszty takiej zmiany. Po drugie też zmienia się cała struktura społeczna w Niemczech, struktura konsumencka. Zmieniają się też łańcuchy dostaw, to znaczy też już nie wszystkie kraje tak mocno kooperują z Niemcami jak jeszcze kilka lat temu, szukają sobie dostaw poza granicami Unii Europejskiej, więc ten rynek zewnętrzny dla gospodarki niemieckiej również się kurczy. No i efekty widzimy już od kilku lat. W zeszłym roku ta gospodarka spadła o prawie 4,5%. Jeśli chodzi o takie największe gospodarki Unii Europejskiej, które zostały dotknięte tym kryzysem, no to trzeba wskazać na pewno na Niemcy. Z uwagi na fakt też poniekąd, że polityka energetyczna Niemiec opierała się w ostatnim czasie na odejściu chociażby od atomu i koncentracji właśnie raczej na tych odnawialnych źródłach energii, ale też na gazie, który był sprowadzany w dużej mierze z Rosji. I teraz sytuacja wojenna, którą widzimy, i napięcia geopolityczne, no też odciskają się bezpośrednio na gospodarce niemieckiej, która była w dużej mierze zależna od tego gazu rosyjskiego. Całe to przejście spowodowało mocny wzrost kosztów energii elektrycznej, który przekłada się bezpośrednio na produkcję u naszego zachodniego sąsiada. Jeżeli chodzi o polską gospodarkę, to kwestia kryzysu w Niemczech nie jest dla nas dobrą wiadomością, z tego względu, że bardzo dużo, większość eksportu z polskich firm trafia właśnie do Niemiec. My jesteśmy dostawcą podzespołów, jesteśmy kooperantami dużych niemieckich przedsiębiorców, więc dla nas jest to dość duży problem. Z drugiej strony, również Niemcy są odbiorcami naszych towarów tak bezpośrednio, więc również spadek konsumpcji po niemieckiej stronie powoduje, że my wyprodukujemy mniej. Gospodarka Unii Europejskiej jest bardzo silnie ze sobą powiązana. Tutaj mówimy o wspólnym rynku tak naprawdę europejskim, a szczególne tutaj znaczenie dla Polski ma właśnie bliskość Niemiec, ponieważ Niemcy są naszym największym partnerem handlowym globalnie w ogóle. To jest tak naprawdę przeszło 1/4 polskiego eksportu idzie do Niemiec i w zasadzie 1/5 przeszło importu pochodzi z Niemiec. Więc te relacje gospodarcze między Polską a Niemcami są bardzo, bardzo ścisłe. No i niestety jest pewne ryzyko tego, że sytuacja gospodarcza w Niemczech będzie odbijała się na tym, co widzimy w Polsce. Niemniej jednak nie ma tutaj powodów do niepokoju. Wciąż polska gospodarka radzi sobie bardzo dobrze, bez względu nawet na te problemy naszych partnerów handlowych.